kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na haul spożywczy. To jest chyba największy haul spożywczy, jaki do tej pory zrobiłam, ponieważ będę miała w weekend 25 osób i musiałam kupić bardzo dużo jedzenia. Także zaczniemy sobie może od takich największych smaczków, bo byłam w Lidlu i wyobraźcie sobie, że w Lidlu za 39 zł kupiłam taki mop. To się nazywa, czekajcie, jak to się nazywa, żebym wam nie skłamała. Mop do podłogi z funkcją spryskiwania. Nie ukrywam, że jestem mega, mega ciekawa, a jak to będzie się prezentowało. Wyobrażam sobie, że tą moją podłogę, która jest niestety ciemna i zawsze jest problem, często mi piszecie, skąd ona ma tyle połysku. Myślę, że to jest kwestia światła. Ja ją co prawda no, myję co dwa dni, szczerze mówiąc, tutaj w salonie i w jadalni, dlatego że niestety na tej podłodze widać wszystko. Nawet jak ktoś stanie gołą stopą, jakąś tam spoconą, to od razu wszystko widać. Dlatego taki mop stwierdziłam, że jest mi niezbędny i zobaczyłam, że 39 zł kosztuje. Tak sobie myślę, a spróbuję, nie zaszkodzi mi. On jest z takim właśnie dozownikiem, jak możecie zauważyć. Się odkręca, wlewa się wodę z płynem do podłogi. Dobry kolor, ale były tylko takie kolory, jakbyście byli zainteresowani. Dobrze, udało mi się to zamontować, jak możecie zauważyć. Wygląda to bardzo dobrze. W ten sposób. Mamy tutaj mały dozownik. Widzicie to? Mały dozownik, tym pryskamy i w opakowaniu są dwa mopy, takie niebieskie, takie nakładki, nakładki na tego mopa, tak to się nazywa. Będę Wam może teraz robiła jakiegoś testu, ale sama jestem ciekawa, nie ukrywam. Chociaż muszę rozpakować te wszystkie rzeczy, bo jest dzisiaj dość ciepło, nie chcę, żeby się to popsuło, ale na pewno Wam dam znać. Chyba, że Wy już coś takiego macie. To można kupić w wielu miejscach, nie tylko w Lidlu, no ale akurat w Lidlu to było i się skusiłam. Dobrze, tak jak już Wam wspominałam, będzie u mnie dość dużo gości. Pomyślałam sobie, że zrobię na pewno ciasto kruszone z wiśniami. Kupiłam już wiśnie mrożone, które wsadziłam do zamrażarki, bo już tego by nie przetrwały, jakby tutaj musiały jeszcze chwilę poczekać. Mam oczywiście masło, takie rzeczy, jakieś sery, mleka, to wszystko schowałam. Kupiłam też ser kozi w plastrach. To tak dla nas na kanapkę, a na taką tacę serów, deskę, pomyślałam sobie, że właśnie podam ten kozi, bo on zawsze wszystkim smakuje. I taki tapas, ser hiszpański. Wziąłam oliwki, bo jest teraz tydzień włoski w Lidlu. I te oliwki myślę, że fajnie będą się komponowały właśnie z jakimiś wędlinami, które również myślę, że podam jako taką przystawkę, na przykład z melonem, jakąś szynkę prosciutto albo taką włoską salami. Do tego pokroję taką kiełbasę dojrzewającą. Kupiłam też korniszonki małe, bo one właśnie są fajnym elementem dekoracyjnym, ale nie tylko, oczywiście jadalnym. I jeżeli chodzi o takie dania, które wymyśliłam główne, to na pewno muszę zrobić rosół. Kurczaka już mam, takiego z bazarku, w lodówce. Mam też perliczkę, jedną zamrożoną, chociaż na tyle osób, to myślę, że jedna perliczka nie wystarczy niestety. No musiała coś się pomyśleć. Zrobić takie przystawki, imprezę w ogrodzie, trochę bardziej może, jeżeli nie będzie za gorąco. Więc planując to przyjęcie i przygotowania zakupy do tego przyjęcia, i chciałam, żeby to wszystko było w miarę wygodne do jedzenia przede wszystkim. Więc pomyślałam sobie, że kupię żeberka. Kupiłam te żeberka w Lidlu. Wieprzowe w paski. Tam żeberka wołowe tak naprawdę najbardziej, dlatego że one są słodsze, no ale nie udało mi się ich kupić. Na bazarze też jakoś nie mieli żeberek, więc wzięłam żeberka. Będę je marnować pewnie jakoś. Do tego zrobię oczywiście pałki z kurczaka tradycyjnie, bo nie zawsze ten kurczak musi być. I jeszcze coś pomyślę. Nie ma wśród tych gości osoby, która nie je mięsa, więc myślę, że to nie będzie problem, bo się oczywiście dowiadywałam o to. A jeżeli chodzi o ten tydzień włoski w Lidlu, to wzięłam jeszcze parmezan, ponieważ pomyślałam, że do tego wszystkiego może zrobię taką szybką pastę. Albo jakieś pesto, albo jakąś pastę z sosem. Jeżeli ktoś na przykład nie będzie miał ochoty na mięso, z pomidorowy z serem ricotta.
już nie chcę cały dzień stać przy garach, tym bardziej, że oni przyjeżdżają do nas rano, jakoś tak przed południem, może około południa, więc to wszystko będę musiała przygotować w miarę w krótkim okresie czasu i wziąłam takie pesto z pomidorami i bazylią. Myślałam sobie, że na szybko do takiego makaronu można takie pesto uskutecznić, przygotować do tego trochę parmezanu właśnie, pesto, parmezan, gdzie ten parmezan położyłam? Tutaj. Pesto, parmezan, trochę jakichś ziół świeżych, może mięta, bazylia. Ma być ciepło w weekend, także myślę, że to będzie fajne orzeźwienie. Taki dodatek, do tego jeszcze oliwki, jakieś kapary można coś od siebie dołożyć, żeby to totalnie nie smakowało, jak na przykład taka gotowa pasta ze słoika. Miałam też taki makaron kolorowy, ale to już bardziej myślę dla dzieci, bo czasami moje dzieci mogą tak sobie podjeść makaron, nie wiem, z masłem, tak jak Wam wspominałam, albo z parmezanem, albo sam. Ogórki kiszone, no nie wiem, uważam, że najlepsze są w Lidlu, nie obrażając nikogo, a jadłam mnóstwo ogórków pysznych, naprawdę obłędnych, ale te jakoś z Lidla mi najbardziej smakują. I oczywiście mogą być fajnym dodatkiem również na jakieś przyjęcie, chociaż ja akurat na to nasze spotkanie podam korniszony, a te ogórki to kupiłam tak dla nas do jedzenia. Nawet ostatnio sobie pomyślałam, że może i ja zrobię takie ogórki, ponieważ to wcale nie jest takie trudne, umówmy się. Trzeba zalać i trochę czekać, jakieś odpowiednie proporcje. Wzięłam też mozzarellę, dlatego że mozzarella akurat jest bardzo fajnym dodatkiem do super przystawki na ciepło, którą można podać. Na przykład takich tortilli. Czyli bierzemy jedną tortillę, wysypujemy ten ser, do tego możemy dodać kurczaka, jakiś szczypiorek, kolendrę. Nakładamy na to tą drugą tortillę i wsadzamy do piekarnika. Możemy to pokroić w takie trójkąty, podpiec po kawałkach, wtedy one są bardzo chrupiące. I po środku na przykład podając można postawić jakąś salsę w miseczce albo jakiś dip z awokado, można sobie maczać i coś takiego jeść. Myślę, że to jest super szybka taka przystawka, sycąca, że większość ludzi lubi takie rzeczy. Natomiast ja też robię takie tortille czasami dla nas na kolację albo na jakąś przekąskę, jak dzieci są głodne, czy tam jakby mamy ochotę na coś takiego. Także widziałam tego trochę więcej. Makaron, chciałam taki świeży makaron wziąć, ale sobie pomyślałam, że dla tylu osób do tego rosołu to myślę, że takie kluski lane fajnie się sprawdzą. I pomyślałam trochę tych paczek. Kupiłam też arbuza. Arbuz to jest bardzo fajny element dekoracyjny oprócz tego i fajnie odświeża, jest idealnym owocem na lato. Kupiłam też awokado, bo chcę właśnie zrobić taki dip do tej przystawki na ciepło. To może być fajna sprawa. Chcę zrobić pomidory z mozzarellą. Albo może dodam do jakiejś sałatki, no sama jeszcze nie wiem. Truskawki to tak dla nas, bo było bardzo ładne w Lidlu, no bo ostatnio byłam, pamiętam nawet, i te truskawki były absolutnie nie do kupienia, w ogóle nie mówiąc nie do zjedzenia, były zgniłe, no ale wierzchu były bardzo ładne, a jak odkryłam parę, to sobie myślę, boże. Aż wstyd. Mascarpone, bo może zrobię jeszcze tiramisu, ale nie jestem pewna. Albo takie desery, bo też kupiłam galaretkę truskawkową i chcę tą galaretkę podać, bo to też fajnie wygląda. No i ludzie lubią galaretkę. Na pewno to ciasto z wiśniami zrobię, galaretkę podam i szczerze planowałam, żeby kupić trochę jakichś deserów. No, ciasto zrobię, a resztę kupię. Zobaczymy. Hummus bio, to moje dzieci bardzo lubią. My zresztą też ja używam hummusu zamiast masła. Najczęściej hummus albo awokado, a oprócz tego jeszcze jest fajny do różnych warzyw i też na imprezę do selera, marchewki, ogórka, papryki i tak dalej, i tak dalej. Z włoskich specjałów wzięłam również takie pomidory, bo one znowu będą fajnie się sprawdzały do jakiejś deski wędlin. Deski serów może nie specjalnie, bo tu za dużo by się chyba sączyło z tych pomidorów. Kapary, oliwki i tak dalej, to tam można przystroić. Sos balsamico. Ja nie lubię za bardzo tego sosu, szczerze mówiąc. Wiem, że mnóstwo ludzi się zajada nim. Moja mama zawsze dodawała do wszystkiego ten sos, do każdej sałatki. Ja nie lubię. Naprawdę nie jestem w stanie za dużo wtedy tej sałatki zjeść, ale to bardzo fajnie wygląda, na przykład jak polejemy pomidory.
pod pomidory z mozzarellą. Ułożymy to jakoś fajnie, tak konferencyjnie można powiedzieć. To już jak wy wolicie, bo można też taką mozzarellę położyć na środku i dookoła rozstawić plastry kolorowych pomidorów albo tylko czerwonych. Natomiast ja chcę to zrobić w stylu takiej konferencji. Na pół poprzekrajam te plasterki i mozzarellę i to obleję ten balsamico, do tego trochę bazylii, której właśnie nie kupiłam, teraz sobie wspomniałam, będzie fajnie. Borówki, to wzięłam również jako dodatek do dekoracji, żeby fajnie jakoś tam kolorowo ozdobić deskę serów, ale też do jedzenia dla nas. Co jeszcze kupiłam? Czekajcie, tutaj dużo mam rzeczy, nie wiem czy wszystko wam pokazałam. Aha, bagietka, to też jest fajna sprawa. Na przykład, żeby podać do mięsa, do tych wędlin. Myślę, że bagietkę generalnie każdy lubi tak na ciepło zjeść, więc kupiłam parę. Do tego mam rukolę. Rukola to jest świetna sprawa do dekoracji znowu. Oprócz tego, że do sałatek, to często właśnie dekoruję nią deskę wędlin. Serów może trochę mniej, bo to raczej winogrona i tak dalej, ale do deski wędlin można też zrobić taką fajną przystawkę z szynką parmeńską i rukolą, ale to może wam pokażę innym razem. Szpinak oczywiście, bo pijemy koktajle, jemy ten szpinak. Oprócz tego moje świnki kochają szpinak, tak już wiecie ostatnio. Trochę się już odobraziły na mnie, na szczęście. Z tygodnia włoskiego wzięłam też takie ciasteczka Amerykańskie, ja je strasznie lubię i nigdy ich nie kupuję. Są tam jeszcze takie ciasteczka, jak one się nazywają, takie z orzechem laskowym. Ja ich nigdy nie kupuję, bo one są mega zdradliwe. Jak zaczyna się je jeść, to nie można przestać. Ale tak sobie myślałam, że do owoców dla gości to można jakoś rozsypać. Może mnie to ominie, będę się powstrzymywała. Ale do takich, o jeszcze wzięłam łososia, muszę wstawić do zamrażarki, bo to akurat jutro sobie zjemy z rodziną na obiad. Taki szybki. I wzięłam jeszcze te słone migdały, solone, prażone. Na wagę one są. One są tak pyszne, ja wam już zaraz tutaj pokażę. Zobaczcie. Wygląda to bosko. Jest świetnym dodatkiem do sałatek tych wszystkich letnich na przykład. Albo znowu do deski serów, wędlin. Można je zalać wodą, dolać do jakiegoś sosu, zmiksować. Też bardzo fajnie. W ogóle do tych żeberek mam świetny sos. Obłędny, mega prosty i tak samo na grilla jest świetny, także pokażę wam ten sos, myślę, że jakoś we vlogu. Nie wiem, czy będę w stanie wszystko nagrać akurat z tego przyjęcia, bo ono jest wcześniej. Ja na pewno coś wam pokażę, na pewno pokażę wam ten sos, który będę robiła wcześniej, bo on może stać w lodówce. Jest obłędny i zobaczycie, że będziecie go cały czas używać do grilla, do różnych mięs, bo to można przez cały rok, to nie jest absolutnie zależne od składników, bo te składniki są w sklepach cały rok. I jeszcze co kupiłam? Aha, pistacje, no to tak wiecie, po poskubania. Zdradliwe są bardzo i tutaj widzę te jajeczka, które ja bardzo lubię. To są jajeczka, które kupiłam na Wielkanoc, kupiłam je, tak? Pamiętacie? Świetnie wyglądają, taki element dekoracji, mają fajne kolory, takie jak ja lubię najbardziej. No i w sumie, czemu by ich też tam jakoś nie wyeksponować, może jakoś w ogrodzie. Kupiłam też słodkie ziemniaki, bo chcę do tych żeberek zrobić słodkie ziemniaki, myślę, że to będzie fajnie wyglądało, jakąś sałatkę, jakieś koktajle, no i będę musiała coś wymyślić. A w ogóle kupiłam takie fajne lody, pokażę wam. Fajne lody dla dzieci. Sea Adventure Gelatelli. Tych lodów tutaj jest ile? Zobaczmy, otwórzmy to. Ulala. Tak to wygląda, zobaczcie. I są jakieś pokryte czekoladą. I są truskawkowe. Całe. Truskawkowo-waniliowe. Całkiem fajne te lody, muszę powiedzieć. A moje dzieci teraz w lato szczególnie uwielbiają takie rzeczy jeść, no i nie tylko dzieci, tak? Więc jak przyjdą do nas goście i ktoś będzie miał ochotę na loda, to sobie wie. Chasnij sobie loda. Czyli ja w ogóle tutaj, posłuchajcie, zmieszczę żeberka, bo te żeberka muszę
Aż myślę, że muszę je zamrozić. A w sumie nie muszę ich zamrażać. Może jakoś wcześniej zamarnuję. I będę działać, kochani. Mam też oczywiście banany, cytryny. Chcę zrobić taką wodę z cytryną i miętą. Bardzo fajnie. Myślę, że to się sprawdzi. Jakieś nektarynki wzięłam, jabłka. Moje dzieci strasznie lubią te malutkie jabłuszka. A ja najbardziej ligole lubię. Nie wiem, dajcie znać, jakie wy lubicie. Czy to jest dla was jakaś różnica? Dla mnie absolutnie. To jest ogromna różnica, jakie jem jabłko. Najbardziej chyba nie lubię takich super miękkich, które się zazwyczaj używa do szarlotki, albo zielonych. To znaczy, kiedyś lubiłam zielone, ale ja mam wrażenie, że one są jakieś takie teraz bez smaku. I kupiłam jeszcze jedną rzecz w Lidlu, takie mini kleje. Wiecie, co mnie najbardziej denerwuje? Że ja mam 50 tysięcy jakichś zapasów i nagle, kiedy tego potrzebuję najbardziej, okazuje się, że nie mam na przykład żadnego kleju, żadnej kropelki, albo nie mam żadnej baterii, paluszka, których zawsze staram się kupować trochę więcej, bo zabawki i tak dalej. No i oczywiście ostatnio rozwalił mi się ten piękny magnes z Irlandii, który sobie przywiozłam. To akurat moje dzieci nie brały, no ale nieważne. Spadł mi, bo ja mam zabudowaną lodówkę. Ogranicza mnie tylko miejsce właśnie przy piekarniku i mikro, żeby przyczepić te magnesy. Jest jeszcze jedno tam miejsce, gdzie magnesy trzymamy, ale tutaj one są jakoś tam wyeksponowane. Głównie te, które dziewczynki by chciały sobie pooglądać, albo ja. Ja mam tutaj parę swoich, na przykład Malezja. Ten lubię i on mi się nigdy, nigdy w życiu nie rozwalił. Albo z Singapuru, ten też mi się nigdy nie rozwalił. Ale niektóre niestety, tak jak ten, spadają. Moje dziecko otwierało mikro, tak beka ją mocno zamknęło, że tam magnes spadł, że nieważne, opowiadam wam historię, jak ten magnes się rozwalił, to jest było zupełnie nieinteresujące. W każdym razie kupiłam te kleje, one były w bardzo dobrej cenie, już nawet nie wiem w jakiej. I gdzie mam ten paragon, czekajcie, czy to jest to? Jakoś tak 7 zł, coś takiego. Podoba mi się to, że one są w małych opakowaniach, mniejszych niż standardowo, dlatego że nie wiem, czy u was też tak jest i jak temu zapobiec, ale bardzo szybko ten klej wysycha, kiedy już jest otwarty. Ja go wsadzam do lodówki i w sumie to za bardzo nic nie daje. Bo myślałam, kiedyś ktoś mi powiedział, żeby do lodówki wsadzić i wtedy ten klej nie wysycha i nie do końca to się mi sprawdziło akurat. Także nie wiem, jak można przedłużyć jego żywotność po otwarciu. Ale wiem, że na pewno jak go teraz otworzę, to sklei mi ten magnesik. No i będę testowała mopa. Dam wam znać. Jeżeli wy miałyście tego mopa, to również koniecznie mi powiedzcie, czy się sprawdza, czy to jest fix na wodę, fotomontaż, czy nie. I czy powinnam w ogóle dokupić, teraz jak są te mopy, wkłady, bo były też właśnie te ściereczki na zmianę za 6 zł, po dwie. Ale z drugiej strony, przecież to można uprać. Nie wiem, czy to jest taka potrzeba. Zobaczymy, bo akurat dzisiaj niestety nie jestem w stanie teraz tego przetestować, bo muszę zaraz wyjść, jeszcze to pochować. Ale się dzisiaj rozgadałam, przepraszam was. Kochani, to tyle na dziś. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Nie będę już wam dłużej zabierać czasu. Jeżeli macie jakieś swoje sprawdzone przystawki albo pomysły na przyjęcie gości, to koniecznie dajcie znać. Będę bardzo wdzięczna, bo zawsze z przyjemnością czytam wszystkie wasze sugestie i propozycje i przepisy, bo macie naprawdę świetne pomysły. A mi to jest akurat teraz potrzebne, na tyle, na ile będę mogła. Oczywiście nagram wam przygotowania, ale nie obiecuję, że to będzie taki jeden dedykowany filmik. Myślę, że nie uda mi się tego zrobić z racji właśnie czasu i tej ilości osób. No ale zobaczymy, coś postaram się wam nagrać. Trzymajcie się ciepło, bardzo wam dziękuję za wszystko. Do miłego zobaczenia, buziaki.